Poniedziałek, 9 października, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Takiej sytuacji dawno nie było. Mimo, że mamy już 9 października, to dopiero dziś w niektórych miastach zaczynają grzać kaloryfery. Tak jest na przykład w Katowicach czy Bytomiu. Duże ochłodzenie o tej porze roku to nic dziwnego, ale każdy dzień bez grzania to realne oszczędności. Paweł Jędrusik. W tym roku sezon grzewczy rozpoczyna się wyjątkowo późno. Wszystko za sprawą bardzo ciepłego września, bo tak naprawdę dopiero od kilku dni odczuwalne jest wyraźne ochłodzenie na zewnątrz. W niektórych miastach ogrzewanie już działa. Od 6 października. A jak te dni wyglądały przed 6? Było już czuć? Było już zimno, czuć srogie, że już tak się ochłodziło w domu. Jak wtedy sobie radzić z tym zimnem? No koc, ciepły, herbatka. No ja mam na prąd grzanie, także grzeję sobie wtedy, kiedy chcę. I kiedy pani włączyła? Nie włączyłam jeszcze, proszę pana, jestem emerytką. Jeszcze w życiu tak nie narzekałam jak teraz, że musimy z mężem, mąż 80, ja 70 i niestety ciężko. Trzeba oszczędzać. Bardzo. Grzeją. Od kiedy? Oczywiście, od chyba wczoraj. A były takie dni, że już było czuć to zimno? Było, oczywiście. I jak państwo sobie wtedy radzili? Co robić, żeby było cieplej? Pod ciepłą kołdrę. Pod ciepłą kołdrę dziś już nie będą musieli wchodzić mieszkańcy Katowic, przynajmniej ci z mieszkań komunalnych. W mieście ciepło popłynie dziś do około 30 tysięcy osób w 900 budynkach. Sezon grzewczy, jego rozpoczęcie jest kwestią elastyczną. Zawsze bierzemy pod uwagę różne okoliczności, przede wszystkim temperaturę, jaka panuje na zewnątrz, ale też między innymi zgłoszenia od mieszkańców, czy sami mieszkańcy domagają się, żeby ten sezon grzewczy rozpocząć. Ciepło zaczyna też być w Bytomiu i Radziąkowie. PEC zaczyna dostarczać ciepło do 38 tysięcy mieszkań w obu tych miastach. Ja w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej pracuję 23 lata i nie ukrywam, że tak późno nie uruchamialiśmy sezonu grzewczego. Także to też chyba jakiś sygnał, że zmiany klimatyczne mają miejsce. Późno rozpoczynamy sezon grzewczy, ten sezon grzewczy dość długo trwa. Ale nie zawsze mieszkańcy muszą czekać na czyjąś decyzję, a ciepło pojawia się po prostu wtedy, kiedy zaczyna być zimno. Automatycznie to zasługa stosowania coraz częściej tak zwanej automatyki pogodowej. Takiej używa m.in. Tauron Ciepło. To są specjalne czujniki montowane na elewacji budynku, monitorujące temperaturę i pozwala to na ustawienie wartości temperatur, zgodnie z którymi następuje samoczynne włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła do budynku. W nieco lepszej sytuacji są ci, którzy mają swoje własne źródła ciepła, ale oni z kolei nie powinni zapominać o ważnych obowiązkach. Zanim uruchomimy te nasze urządzenia, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo w domu poprzez właśnie wezwanie kominiarza, który dokładnie sprawdzi nam przewód kominowy, jego drożność, szczelność i prawidłowe wyczyści, przegląd gazownika do pieca gazowego. I choć na zewnątrz jest zimno, to pogoda w ciągu najbliższych dni znowu nas zaskoczy. Od środy termometry w dzień pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. Więcej torów i dzięki temu więcej kursujących pociągów. Dzisiaj w Katowicach podpisano umowę dotyczącą rozbudowy linii kolejowej w kierunku Rybnika. Jednak ważniejsza umowa została zawarta kilka dni temu. Odcinek od Będzina do Katowic też zyska dodatkowe tory. To oznacza, że pociągi regionalne nie będą musiały ustępować miejsca dalekobieżnym. Łukasz Kądziołka. Kolejowe inwestycje mają odmienić transport w województwie. Dzisiaj podpisano umowę na projekt rozbudowy linii kolejowej z Katowic przez Mikołów do Orzesza. Chodzi o linię kolejową numer 140, która stanowi ważny korytarz transportowy w kierunku Rybnika i dalej do Republiki Czeskiej. Ta linia prosi się o inwestycje, bo potrzeby są dużo większe niż możliwości. Połączenie jednotorowe, jedynie z mijankami i od lat wszyscy tutaj na Śląsku obserwujemy, że jest to połączenie, czy jest to linia, która jest narażona na najwięcej perturbacji w przypadku jakichś opóźnień, czy nawet niedrobnych awarii. Zamiast jedynego toru będą dwa, ale to nie wszystkie zaplanowane zmiany na tym odcinku. Poprawi się przepustowość, wyremontowane zostaną stacje, dobudowane przystanki. W ramach zadania zaprojektowane zostanie około 20 km toru
i sieci trakcyjnej. W Mikołowie powstaną 3 nowe przystanki: Kamionka, Reta i osiedle Mickiewicza. Sama stacja Mikołów również zostanie dostosowana do współczesnych standardów. O ile tu na razie będzie powstawał projekt, to niedaleko ruszają już prace budowlane na jeszcze ważniejszej linii. Rozpoczyna się właśnie modernizacja całego odcinka od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do Zebrzydowic. Mowa o linii E65, gdzie pojawią się nie jeden, tylko 2 dodatkowe tory. Dzięki temu ruch aglomeracyjny zostanie oddzielony od dalekobieżnego. Pociągi Kolei Śląskich nie będą już musiały ustępować miejsca Intercity. Poza tym będą 2 nowe przystanki: Sosnowiec Środula i Katowice Morawa, który umożliwi dojazd do popularnych stawów na granicy Sosnowca i Katowic. Pracownicy wykonawcy już w tym tygodniu pojawią się na linii kolejowej. W celu wykonywania na razie prac przygotowawczych. Ze względu na to, że będzie troszeczkę zmieniana geometria, żeby uzyskać lepsze parametry prędkości, będzie przesuwany tor. Najpierw jeden tor będzie zamykany, później drugi. No i te prace zasadnicze pewnie rozpoczną się za jakieś 2-3 miesiące. W trakcie tej inwestycji modernizację przejdzie stacja Sosnowiec. Żeby realizacja prac za ponad 700 milionów złotych była możliwa, konieczne będzie wprowadzenie zmian. Pierwsze, na razie niewielkie, czekają pasażerów od czwartku. Utrudnienia na odcinku Będzin-Katowice dotyczyć będą 8 pociągów. W nocy z 11 na 12 października na odcinku Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice-Katowice trasą okrężną przez Dorotę, Sosnowiec Południowy z dodatkowym postojem handlowym na tej stacji zmienioną trasą pojedzie jako pierwszy pociąg TLK Karkonosze. Zmiany czekają też pasażerów Kolei Śląskich. Najlepiej sprawdzać na bieżąco rozkład jazdy. Dużo większe utrudnienia szykują się za kilka miesięcy, ponieważ powinna rozpocząć się przebudowa węzła katowickiego. Na szczegóły trzeba jednak jeszcze poczekać. Zamiast zwykłych przejść dla pieszych, przejścia sugerowane. Takie rozwiązanie postanowiły zastosować Katowice, żeby nie trzeba było likwidować miejsc parkingowych blisko pasów. Jednak mało kto o tym na razie wie. Wiele osób może się zdziwić, że przechodząc przez przejście, na którym do tej pory mieli pierwszeństwo, teraz muszą ustąpić samochodom. Bo to przejście tak właściwie przejściem nie jest. Łukasz Kądziołka. Wygląda jak przejście dla pieszych, ale tym przejściem już niebawem nie będzie. No nie wiem, no tu zawsze było, teraz to ja nie wiem. Może, no bo teraz nie widać tu tych pasów za bardzo, jakieś takie poobcinane, ale było tu przejście dla pieszych. Niektórzy nie mają jednak wątpliwości. No to jest przejście dla pieszych. No właśnie, teraz miasto wprowadza zmiany i te przejścia będą tak zwane sugerowane. Czy pan wie, o co w tym chodzi? Nie. Przejścia sugerowane to dosyć świeża sprawa w polskim prawie, ponieważ wprowadzono je mniej więcej rok temu. Nie jest to definicyjnie przejście dla pieszych, dlatego też zasady tam obowiązujące są inne niż na przejściu dla pieszych i pieszy w tym momencie nie ma pierwszeństwa przed pojazdami na takiej jezdni. Jednak w Katowicach miasto postanowiło wprowadzić takie przejścia nie dlatego, żeby dać pieszym więcej możliwości przekroczenia jezdni. Około 30 przejść sugerowanych powstanie po to, żeby zachować miejsca parkingowe, między innymi tu na ulicy Dąbrowskiego, gdzie jest ich 9. Gdyby nie stosować tego typu rozwiązań, zniknęłoby z około 80 miejsc, prawie 50, czyli dla okolicznych mieszkańców, bo było organizowane spotkanie z mieszkańcami, no byłaby to utrata olbrzymia miejsc parkingowych, a dzisiaj już tam jest ciasno. Miasto zamiast dostosowywać miejsca do przepisów ruchu drogowego, czyli odsuwać je od przejść dla pieszych o 10 metrów, postanowiło zmienić pierwszeństwo. Problem w tym, że przejścia sugerowane zastąpią te, na których piesi są przyzwyczajeni, że to kierowca ma przede wszystkim uważać. Żeby wszyscy nawzajem byli ostrożni, zrobiono oznaczenia. Przed przejściem będzie informacja uwaga pojazd, a znowu dla kierowców znak na pomarańczowym to uwaga pieszy. Przy wprowadzaniu sugerowanych przejść dla pieszych do polskiego prawa nie chodziło bynajmniej o zachowanie miejsc parkingowych, tylko o to, żeby dać ludziom możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni, na przykład tam, gdzie przejścia do tej pory nie było. Infrastruktura powinna ich kierować w takie miejsca, gdzie mogą to zrobić jak najbezpieczniej. Czyli tam musi być dobra widoczność, tam nie może być zakrętu, tam nie może być zaparkowanych samochodów, ze których oni wyjdą. Jeśli polskie miasta chcą robić przejścia sugerowane po to, żeby nie robić prawdziwych przejść dla pieszych oznakowanych, przy których nie można parkować, to jest skandal i zgroza. Miasto tłumaczy, że zmiany będą wprowadzane tylko w strefie tempo 30, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości. Urzędnicy najwidoczniej wierzą, że wszystkie auta jeżdżą tu z taką prędkością.
Sprawca podwójnego zabójstwa w Radlinie został tymczasowo aresztowany. 46-letni Rafał Z. przyznał się do winy. Paweł Jędrusik. Do tragedii doszło w piątek, 6 października, w jednym z mieszkań przy ulicy Mariackiej w Radlinie. W mieszkaniu znajdowały się zwłoki dwóch osób, kobiety i mężczyzny. W poniedziałek prokuratura okręgowa w Gliwicach poinformowała, że w sprawie został zatrzymany 46-letni Rafał Z., który przyznał się do zabicia obydwu osób podczas libacji alkoholowej. Z jego wyjaśnień wynika, że jako pierwszego zaatakował mężczyznę. W wyniku tej sprzeczki nie spodobało mu się, co mężczyzna do niego powiedział. Maczeta miała leżeć w tym czasie na łóżku i przy użyciu tej maczety zadał mu cios w klatkę piersiową. W momencie, kiedy kobieta stanęła w obronie zaatakowanego, zaatakował również ją, zadając jej kilkanaście ciosów maczetą, a następnie ponownie zwrócił się przeciwko mężczyźnie. Sprawca zadał mężczyźnie kilkanaście ciosów maczetą. Sąd aresztował zabójcę na 3 miesiące. Polskie rzeki, zbiorniki wodne oraz ich otoczenie są trochę jak lasy. Nie to, że rosną w nich drzewa, ale za to wyrastają góry śmieci. Dlatego mimo, że co roku odbywa się sprzątanie takich miejsc, to po kilkunastu miesiącach ponownie jest co zbierać. Tak jak przy zbiorniku Pogoria 4, gdzie odbyła się akcja Wody to nie śmietnik. Karolina Komada. Spodnie wędkarskie, tak. Mimo fatalnej pogody, pan Krzysztof już kolejny raz przyszedł zadbać o środowisko. Wzdłuż brzegu, w stronę Wojkowic Kościelnych i tam po drodze coś zawsze znajdziemy. Po ludziach, którzy niestety nie szanują przyrody, a trzeba po nich sprzątać. Bo jakby tylko te opakowania, co przynieśli sobie coś do jedzenia czy picia, zabierali z powrotem, no to nie musiałoby być takich akcji. Tych worków bardzo dużo zebraliśmy, aż dziw, bo jak się idzie, to nie bierze tyle śmieci, ale wystarczy, że pod drzewko albo gdzieś w głąb dalej, to mnóstwo. To już kolejna akcja sprzątania Pogori, która wpisuje się w ogólnopolską kampanię społeczną pod nazwą Wody to nie śmietnik. To nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim edukacja. Ta akcja jednak przynosi pozytywne działania, to znaczy tych śmieci jest mniej, mimo tego, że my jako polska społeczeństwo produkujemy tych śmieci więcej, natomiast widać, że po prostu ta świadomość do ludzi dociera. Samo segregowanie śmieci to już spowodowało, że ludzie myślą o tym, widzą te ilości śmieci. Do akcji przyłączyły się też służby mundurowe. Funkcjonariusze policji przypominają o karach za zaśmiecanie środowiska. Oczywiście dbamy o bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie zbiorników w formie rekreacyjnej, które tu spędzają czas. Ale również pamiętajmy o tym, że kiedy przyjeżdżamy tutaj, powinniśmy zabierać swoje śmieci, ponieważ za artykuł 145 kodeksu wykroczeń grozi mandat w wysokości 500 zł, a sąd może zastosować nawet grzywnę do 5000 zł. Zgromadzone przy linii brzegowej śmieci zostaną zebrane do łodzi przez pracowników Wód Polskich. Zbiornik Pogoria 4 jest jednym z niewielu miejsc w województwie śląskim objętych ochroną programu Natura 2000. To zbiornik retencyjny, w którym oficjalnie nie można pływać i uprawiać sportów wodnych. Taki był pierwszy dzień tygodnia, miłego i mimo wszystko ciepłego wieczoru i do zobaczenia jutro o stałych porach.